było, gdybyśmy dodali do Minecrafta pieniądze? Ja dzisiaj to sprawdziłem na OneBlocku, który jest zrobiony z kasiory. Ciebie, kochany widzu, proszę o łapę w górę i komentarz oraz z kodem HADES w sklepie Genesis masz 10% zniżki na superaśny sprzęt. Lecimy do odcinka. Jesteśmy na OneBlocku, który jest pieniędzmi. To jest w ogóle coś nowego. I tak, jesteśmy na... O, nie wypadaj mi, znaczy nie spada. O, o, o. O! Dobra, mam tu jeden blok niewidzialnego tego, wiecie o co mi chodzi. Mam pieniądze! No ej, no i super, będziemy bogaci chyba. Ale chodziło mi o to, że mamy tutaj warstwę niewidzialnego bloku, żeby nic nam nie spadło. No i to jest bardzo, bardzo mi... A, dobra. I tak się zastanawiałem, czy pieniądze dostajemy za samo kopanie, czy one muszą dodatkowo wypaść. I no, muszą dodatkowo wypaść. I co my tutaj tak właściwie ma... To jest dirt? Okej, to jest bardzo dziwny dirt. To jest naprawdę dziwny dirt. I co, mam 10 dolarków już. Wiem, że jest bank gdzieś tutaj. Mamy tam farmę. Tam jest bank. I tam jest też jakiś chyba sklep i w sumie to wypadałoby tam się dostać. Moim pytaniem jest, czy jeżeli zrobimy sobie chociażby... Kilof, prawda? Zrobimy sobie kilof tutaj, piękny, drewniany, to czy będziemy szybciej kopali to? I w sumie to tak ciężko powiedzieć. W sumie tak i... Chyba kopiemy tak samo, tak mi się wydaje. Ale jestem giga ciekawy, co ja tak właściwie znajdę w tych budynkach. No bo mówię, jest bank, jest jakaś farma, jest tutaj sklep i no pewnie będę mógł coś kupić. Ale co będę mógł kupić? To jest bardzo dobre pytanie. Dobrze, pięknie, tu mamy dirt i klej, blok. No może damy radę, no. Ale to jest takie tylko może. No i co, mamy cobblestone, ten. Dobra, damy radę. Ej. Dam, no i elegancko, no i o to chodzi, pyk, i jesteśmy w sklepie. I co mamy? Cute Island, okej, Noob Island, tu ja mogę sobie tu wyspy kupować. Mamy tu Nether, mamy Farm Island, mamy Bank Island i mamy Mining Island. Dzień dobry, witam serdecznie. O kurde, co to jest? Ej, no panie, ile pan pieniędzy tutaj ma? Pan to jest bogacz. Co pan tutaj ma? Klucz, Noob Island, ej, stać mnie, kupmy sobie Noob Island. Możemy kupić sobie Cute Island albo Farm Island, ale lećmy pomalutku. Cute Island, a pan co ma? Exchange, pan wymienia, mamy pieniądze na money back i tak dalej, a ty co masz? Ender perła, obsydian i zwierzątka, no dobra, ale my mamy Noob Island, czyli możemy iść sobie do naszej pierwszej wyspy, którą kupiliśmy. No i super! Pik! Return to hub, aha, tylko że nie mam bitak bloków, żeby... No, fajnie, dobra, idźmy tylko otworzyć to, żebym mógł sobie po prostu już wyrzucić te klucze, bo nie będą nam one zbytnio potrzebne, ale trochę smutno mi jest z tego powodu, że potrzebuję bloków, żeby dobudować do tamtych wysep, nie? Skoczmy w takim razie pozwiedzać, bo jednak o to tutaj chodzi. Dobra, już się bałem, że jednak będę potrzebował znów ten klucz, ale na szczęście nie. No dobra, idziemy i to jest Noob House. No szczerze mówiąc, rozumiem, że tu jest dirt. Tylko problem jest taki, że przez tego tekstur paka tak naprawdę nie widać tego, że to jest tak do końca dirt. Bo co to jest to? To jest, to jest coarse dirt. No dobra, słuchajcie, no... Jeśli to jest dom Noobka, no to powiem tak.
szczerze, powiem totalnie szczerze, że ja bym mógł mieszkać w takim, nie? Znaczy, no ej, to jest wybudowane lepiej niż nie jeden domek w Minecrafcie. Więc no ja, mi się wydaje, że ktoś tu po prostu... No, popłynął, tak, no... Domek ładny, ale mamy jeszcze... ale mam brwi w ogóle. No, mamy jeszcze cute domek do sprawdzenia, więc myślę, że bez przedłużania po prostu polecimy tam od razu instant. Let's go. Otwórzcie bramy. No, wygląda w sumie tak samo z zewnątrz jak dom Noobka. Jedyna różnica jest taka, że jest wybudowana no, tak bardziej słodko, co nie? I tak, to jest ten sam dom. No tak trochę czuję się oszukany. No ej, nie. W sensie to jest trochę przykre w sumie, bo wiecie, no mógł się... No i po moich pieniądzach, co? I po moich 38 dolarach. No ale musimy zacząć zarabiać więcej pieniędzy. Chciałbym sprawdzić, czy którymiś narzędziami wydobywa się szybciej te pieniądze. Bo być może na przykład to działa tak jak zboże, ale widzę, że nie. Może to działa jak dirt. No i tak szczerze, bardzo ciężko jest mi... No nie, a kilofem też nie w sumie. No nie widzę, aby była jakaś tu mega giga różnica. Również narzędzia mi nie schodzą, to znaczy, że chyba to muszę kopać ręką. I to jest trochę smutne. Znaczy smutne, no to jest trochę takie... niewygodne. O, to jest lepsze słowo, którego szukam. To jest bardzo niewygodne niestety. Ale możemy kupić sobie coś nowego i kupimy sobie Farm Island albo Mining Island. Ojojoj, no z jednej strony farm, bo... Nie, no dobra, kupujemy oba, bo mamy pieniądze, dobra. Mamy i farmy i mamy i mining. Tu jest Bank Island, to jeszcze nie Farm Island. Chodźmy do Farm Island. Dzień dobry, farm wyrzucamy i... No, wygląda to ładnie, ładnie po prostu. A jeśli chodzi o farmę, słuchajcie, no to nie będę może spoilerował, ale będzie 100 dni z życia na farmie, tak jest, ale to jeszcze trochę. Taki mały spoilerek, mamy tu ziemniaczki, mamy tu zboże, mamy tutaj też, no brakuje tu jakiegoś konia, co nie? No taka farma po prostu, taki... silos, barak, stodoła, stajnia, stodoła, o, stodoła niech będzie. Ale szkoda, że żadnych koni tutaj nie ma, ani nic takiego, ale naszym celem jest kupno banku i zobaczenie, co tam jest. Ale mamy jeszcze Mining Island, do którego szybciutko idziemy, otwieramy, wyrzucamy i czy Mining Island będzie polegało tylko i wyłącznie na tym, że wydobędę raz surowce i... I to będzie tyle, w sensie... Nie, czy to jest... Aha, sprytnie, mamy tu one bloka, który będzie się regenerował. Tylko pytanie, a mogę to sobie zebrać? Mogę, ale wtedy będzie to wszystko tak brzydko wyglądało dookoła. Ale ważne, że mogę. Ale żeby lepiej kopać, potrzebujemy żelaznego kilofa, a przynajmniej żeby tu lepiej kopać. Pieniędzy stąd niestety nie dostajemy, trochę szkoda, a tak tylko troszkę. Jestem ciekawy, czy może faktycznie, no nie no, w sumie jeśli żadne narzędzia nie działają na tamten filar z pieniędzy, znaczy na tą górę pieniędzy, no to niestety, kurde, zostaje mi moja łapka. Łapka, kanapka. Chyba, że zdobyłbym hejst 2 skądś. Ale skąd ja miałbym zdobyć hejst 2? Pora kupić kolejną wyspę. Nie wiem do końca jeszcze, co to będzie za wyspa. Bo zostały nam chyba tylko 2. Nether Island, tak jest. Możemy iść do Netheru. Znaczy, no wiecie, tak iść do Netheru. W tym sensie, że możemy sobie kupić wyspę. I zostanie nam jeszcze bank za 5 staków
Pitosu. Kurde, no to jest już potężnie. Zakładam, że w banku będziemy mogli sobie kupić jakieś fajne itemy. Tak bym zakładał, ale to, co ja zakładam, a jak będzie naprawdę, no to się dowiemy już niebawem. A teraz musimy nie umrzeć przede wszystkim. O, dobrze. Okej, czyli piłka jest prosta. Musimy zarobić pieniądze, aby kupić obsydian. 3 obsydianu, aby dostać się do netheru. A co będzie tym... A co będzie w tym netherze? No, no nie wiem, jak zarobię, to się dowiemy. Idziemy, idziemy kupić rzeczy. Idziemy, idziemy, idziemy kupić rzeczy. Witam pana sprzedawcę, poproszę 3 bloki obsydianu, tak jest. I poproszę zapalniczkę. Teraz skakujemy do netheru. To się otworzy, tu się otwiera. I my musimy tylko dokończyć budowę naszego portalu. Podpalić. I tak szczerze mówiąc, to ja nie wziąłem żadnych bloków, więc może na szybko weźmy netherrack. Bo w sumie to zostawiłem wszystko w skrzynce, bo tyle tego syfu mam, że o, że masakra. Dobra, 26 bloków i zobaczmy, co się kryje w naszym netherze. Może to nie będzie zwykły nether, liczę na to, że nie będzie to zwykły nether. Zawiodłem się. Naprawdę, czy to jest takie ciężkie wybudować jakiś fajny nether na takiej customowej mapie? Mapa jest całkiem ciekawa, bo jest money block, nie? No i to jest spoko, ale co z tego, jeżeli... A szkoda strzępić ryja. Więc został nam jeszcze bank do kupna. Jestem tak biedny, ale... Będzie mnie stać na klucz. Znaczy nie jestem biedny, teraz jestem biedny, ale jeśli będzie trzeba... Futures and portal. Czyli co, jeszcze tutaj nie mamy jeszcze portalu do Endu, żeby pokonać Ender Dragona. No to taki smutek w sumie, bym powiedział, nie? Ale mamy bank. Bank gdzie... Dzień dobry, witam, dzień dobry. Halo? Czy ktoś mnie obsłuży? A i mamy. Mamy to, słuchajcie, mamy end portal. Talenty, ja myślałem tak szczerze mówiąc, że w banku na przykład będzie bankier, który będzie sprzedawał giga jakieś OP przedmioty i tak dalej, no to by pasowało, no to mega by pasowało, jakby było coś takiego, a tutaj tak naprawdę zostało nam pokonać smoka, który, no nie oszukujmy się, na wersji bedrockowej zabija się go ręką. Tak. Ale to będzie na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się, no i cześć, pa pa, hej!